Jestem wewnętrznie przekonany, że istnieją argumenty za przedłożeniem wniosku i wpisania na listę Światowego Dziedzictwa Stoczni Gdańskiej. To są zarówno wartości materialne, jak i wartości o charakterze niematerialnym. Co więcej, to są wartości o charakterze uniwersalnym, związane z koncepcją dziedzictwa kulturowego, ale również nie mniej istotne wartości związane z aspektami humanitarnymi wolności człowieka, demokracji, społeczeństw. Dlaczego uważam, że jest to obiekt, który absolutnie w sposób uzasadniony pretenduje do wpisu na listę światowego dziedzictwa? Rok 1980, ale to przecież nie tylko ten rok, to również okres wcześniejszy, kiedy działają w Stoczni Gdańskiej wolne związki zawodowe. To kolebka również, jak wiemy, Solidarności. To również kolebka przedsięwzięć, działań, które związane były z uzasadnionymi protestami społeczeństwa Pomorza, Gdańska przede wszystkim, związane z protestem przeciwko zniewoleniu myśli, zniewoleniu człowieka w państwie socjalistycznym. To w zasadzie był początek, który doprowadził w tym aspekcie uniwersalnym do przeobrażeń nie tylko w Polsce, ale również w szerszym zakresie, można by powiedzieć, że w Europie i na świecie. To właśnie te protesty tych wspaniałych ludzi, którzy zdecydowali się w roku 1980 zająć określone stanowisko, spowodowało następnie rozpadek całego bloku socjalistycznego. System komunistyczny upadł. To właśnie był, można by powiedzieć, początek, który potem w przyszłości doprowadzi do tak daleko idących przemian, że mur berliński, ten faktyczny, ten przysłowiowy, zostanie przełamany. Ale to właśnie Stocznia Gdańska w tym aspekcie uniwersalnym. To, że mamy Europę demokratyczną, to, że mamy szereg społeczeństw, które oparte są na tych wartościach wolności i demokracji, to właśnie zasługa związana ze Stocznią Gdańską. Ale proszę Państwa, to również aspekty materialne. Ta stocznia ma określone etapy w swoim rozwoju. To stocznia, która przed okresem państwa komunistycznego składała się z szeregu mniejszych i większych stoczni w czasach pruskich, ze stoczni wilhelmińskiej, ze stoczni prywatnych oczywiście. To wreszcie stocznia, która została w części po I wojnie światowej, również w zakresie udziałów, przydzielona państwu polskiemu, oprócz Wolnego Gdańska i innych państw, również Polska miała tutaj udziały, a po roku 1945 to jest miejsce symboliczne. Anna Walentynowicz, oczywiście protesty w obronie właśnie Anny Walentynowicz i to miejsce związane z duchem i postawą ludzi wolnych, ludzi demokratycznych, to jest uniwersalne przesłanie dla współczesnego społeczeństwa, współczesnego pokolenia, ale przecież warto zauważyć, że z punktu widzenia wartości międzypokoleniowych, to jest również piękna wartość, którą zostawiamy tym, którzy przyjdą po nas. Dlatego jest szereg oczywiście obiektów, które mogą pretendować, ale ten obiekt jest obiektem o absolutnie uniwersalnym przesłaniu, również w zakresie tych wartości, które nie tylko w aspekcie materialnym, ale niematerialnym towarzyszą działalności Komitetu Światowego Dziedzictwa.